Godzina? Już trzecia. Co to jest? Coś, co mu się stało? Popsuło mu się coś, czy co? Czy to ty jechałaś? Ale nie, to stary jakiś. Leszek, Irenka, już skończyłyście lekcję? Tak. A gdzie ci się tak umazała? No, nosek wytrzyj, chustki nie masz? Uciekajcie do domu. Szybko. Rośnie radztwo. Tak. Osobowy. To osobowy? Tak, to chyba już on. Taki, a nieduży. Nareszcie. Pozwól, poznajcie się. Moja żona Anna. Kalecki. Wiecie, że tu ładnie? No, jesteśmy na miejscu. To tutaj? No tak. Oczywiście parę kroków. O, widzisz, tu jest mój ogródek meteorologiczny. Aha. No, a tu tak nasza chałupa. Chałupa? Prawdziwa posiadłość. No, no. Na szczęście państwowe. A tam na... Wcale nie tak. Nie szkodź tu. A i tak brudne podłogi są. A co to? Wasz problem. Nasz tu. Dziadku, to jest kolega Janka, pan docent. A tu twój pokój. Aha. Boże, co za cisza. A, fajnie.
Na luksusy to nie licz. Długo jechałeś? No. 4 godziny. No to i tak prędzej niż pociągiem. Jak długo może nas zostać? No nie wiem, jak długo zechcecie mnie tu trzymać. Nie, ile masz urlopu? No, 6 tygodni za sam zeszły rok. No. Stary, nie wyobrażasz sobie, jak się cieszę. Jeszcze herbaty. Nie, dziękuję bardzo. Wydawało mi się, że tak strasznie dużo mam ci do powiedzenia. A teraz jak przyjechałeś, siedzimy tutaj, ja nic nie mówię. My jeszcze się nagadamy. Dawno wróciłeś? We wrześniu. Długo tam byłeś? No w Stanach byłem 2 lata i 6 miesięcy, w Harvardzie. Przedtem byłem w Dubne jeszcze 5 roku. A w Stanach 2 lata, 6 miesięcy, a w Harvardzie później się pokręciłem jeszcze parę tygodni po całych Stanach. Oszczędziłeś z diet? Tak, i miałem parę publikacji. A za rok nas skończą budować nadajnik i będziemy mieli telewizję. To w pracowni u starego? Nie, to po drugiej... Tak, to chyba po drugiej stronie. A jadąc tutaj, myślałem cały czas o naszej rozmowie u tego, no. Strumiły na imieninach. Mina. Ty patrz, jakie ja mam uszy. Tyś był w jego pracowni. Na Zielonej, pamiętasz? Widziałem go po powrocie. Mówiłeś wtedy, że każdy powinien mieć jakiś punkt odniesienia w kimś. Kogoś, kto byłby dla niego skalą. Tu nie chodziło nawet o jakiś obiektywny układ. Kłóciliśmy się wtedy. Pamiętasz? Nie bardzo pamiętam. Kiedy to było? To było w 55 albo... Nie no, na Jerzego w kwietniu 56. A, w 56? Może w ten czas mogłem tak myśleć.
przepraszam cię, że nie pisałem do ciebie ze Stanów. No do nikogo nie pisałem. Wiesz, jak jestem z pisaniem. A jak ty mnie tu właściwie znalazłeś? Byłem w instytucie, zaraz po przyjeździe. Dużo plotek na twój temat. Ktoś mówił, że miałeś być na Kasprowym. Maszę spotkałem. Gdzie się Masza? Pracuję teraz ze starym. Nie może cię odżałować, stary. Widziałeś się z nim? Tak, byłem u niego. Zaraz po powrocie. Czy rozmawialiście o mnie? Tak. Rozmawialiśmy na twój temat. Mam dokładnie mu opowiedzieć po powrocie, czym się zajmujesz. To wiatramierz? A co tu jest? No, komplet termometrów. Aha. Termograf. Często tym robisz pomiary? Tylko dla lotniska. Hygrometr włosowy, a to co? Hygrograf. Aha. Włosy są po prostu, tak? Tak, i wyobraźcie ludzkie. A to tutaj, tak? Stary, że blondyny, wiesz? No, to jednak było minus 18, no co? A to się czuło, wiesz? Wiatr był jakiś taki. Słuchaj, to za słabo palimy tam u ciebie. Nie, nie, nie. Dobrze. Gorączkę można zjeść. To są rutynowe badania, tak? Oczywiście. Ja tu żadnych badań naukowych nie prowadzę. Stacja meteorologiczna. Słuchaj, ja cię zarządzę. Opowiadałem o swojej pracy, o mojej pracy, która nie jest najciekawszą. A dlaczego? Nie, to fajne wszystko. Słuchaj, o tobie czytamy tylko w gazetach. Co się z tobą? Opowiedz, co robisz? Bo w kryształach siedzisz. No więc na początku to ja się tam zajmowałem raczej teorią. I właśnie w odniesieniu do teorii miałem taki do rozstrzygnięcia problem, który dotyczył elektronów w skrzyżowanym polu elektrycznym i magnetycznym. Rosjanie mieli do tego teorię, która wyglądała dosyć rozsądnie, ale miała takie niepokojące człony. Zobacz tutaj. Na przykład, no, co zrobisz z tym fantem, jak w mianowniku pole magnetyczne ci zbliża się do zera? Stary, ja już nic z tego nie pamiętam. Ale musisz pamiętać, przecież to równania cząstkowe na poziomie czwartego roku. No więc w każdym razie, nie mogąc z tym fantem i żadne ze źródeł w ogóle nie brało tego pod uwagę. Teraz już zupełnie, rozumiem. Elektrycznego silnego, a magnetycznego słabego muszą być rozwiązania typu elektrycznego. I doświadczalnie nam się to bardzo ładnie sprawdziło wszystko. I zobacz, jak to wszystko wygląda. Tak, to ciekawe. No, przesuń się trochę. No, przesuń się, no. Stój grzecznie, to ci dam trochę sianka. Chcesz? Ale stój grzecznie, ale stój grzecznie. Stój grzecznie, to ci dam trochę sianka. Masz. Widzisz? Widzisz? Jeszcze ci poszukam, chcesz? No. Jeszcze ci poszukam.
tej reklamy bardzo przekonywujące, nie? Jakieś takie bardzo atakujące. No zresztą, zresztą to w kolorze jest... Widziałeś to, bo... Tam to może dojdzie do tego. Doskonała technika reprodukowania. Kolor. Oglądałeś telewizję kolorową? O, to jest... Tak, ale to wiesz... To... Jakie to efekty ze mną? No ja osobiście pewnie wiesz inne. Do perfekcji te linie samochodu doprowadzili z nocnego. Co do lizgu metryzowane. A, czulawa. Z motorów? Czy to zupełnie nie pamiętam? Poduszkowicz. Poduszkowicz. Ja bym poradził pani tak. Ma pani 120 dzieci. Każde dziecko przyniesie po jednym drewienku, to pani wystarczy na miesiąc za rozpałkę. Panie, puknie się pan w głowę. Co pan wygaduje? Proszę pani, o drzewo należy się starać we wrześniu albo w październiku, a nie w styczniu. Dlatego do pana przyszłam, żeby mi rada nawaliła. Miał mi pan to załatwić. No tak, co pan pani teraz wygaduje? Co ja dla siebie mi to jest potrzebne? Sołtys zawinił, a cygana powiesili, proszę panią. Pana dzieci też chodzą do szkoły no i też chodzą, marzną. Chodzą i też drzewa przyniosą. Nikt to pana nie obchodzi. Nikt do was nie dociera. Drzewa. Ludzie, to są ludzie. Proszę podpisać kwit na ten węgiel. O, pani, o. No dziękuję, dziękuję pani bardzo. Tak z sąsiadami się nie postępuje. Proszę, nie szkodzi, proszę. Anna jest stąd? Prawie, stara z pola. Ale o tym możesz pytać przy niej. Słuchaj. Ja mogę zrozumieć, że można sobie zrobić urlop na parę miesięcy, na rok. No, dla złapania oddechu. Ale przecież ty tutaj siedzisz... Prawie 5 lat. Ale czy nie przyszło ci do głowy, że to łapanie oddechu może być właściwym trybem życia? No stary, ale trzeba coś robić. Przecież to nasze najlepsze lata, no... Rozmyślania. Będzie czas na emeryturze. Jesteś tego pewien? Czego? Że dożyjesz emerytury. Oj, nie wygłupiaj się. To akurat było serio. Przepraszam. Że może włażę ci z butami, ale... Nie rozumiem, co taki człowiek jak ty może tutaj robić. Czym sobie życie wypełniasz? Dziadek, kości wykreślić stara, mleko. Nie stara, nie, bo znowu się nie połapiemy w tym życiu. No dobra. Dziadek, wykreślone mleko jest zapłacone i na ratę jest odłożone. To też zapisuje rata 300. A moje lekarstwa. Oj. No i moje książki pamiętaj też, bo w zeszłym miesiącu to był jak ciągle krojony strasznie. A ja też, mi jest potrzebna taka... Kiedy ty dostaniesz premię, bo... W marcu, ja... wiesz, ale ja na sobie... to za bardzo nie liczmy.
Ja no dobra, ale jak będzie ja na to dalej... Ja chciałam sobie taką bluzkę zrobić, bo mnie jest potrzebna taka... takie zakładki. No dobra, dobra. Ja, to możesz liczyć na to. Dziadka koszuli ją zrobić, taki stary. No nie przesadzajmy już. Ale to nowa szkoła chyba. Tak. Mamy ją od 2 lat. Aha. 8 klas? Tak, tak, 8-klasowa. Zróbcie przejście, dzieci. Dziewczynki. Zróbcie przejście. Właśnie to jest nasz gość. Dobrze, bardzo mi przyjemnie. Ja obiecałam pokazać panu docentowi szkołę, klasy i... Proszę bardzo, żeby pan prowadzi po salę. To jest sala rekreacyjna nasza. Prawie wszystkie eksponaty robimy tutaj sami. Podoba się wam? No a jak się nazywa ta sowa? Proszę pani, myśmy tego nie przerabiali. Na tym tłumaczymy dzieciom ruch falowy. Fale zrobić. A to niedawno kupiliśmy to horyzontarium. Tylko było uszkodzone. Właściwie Janek tam od nowa wszystko zrobił. Lampkę. Dzieci, ustawiamy się. Grażyna, złaź stamtąd. Już. Jedzie pociąg, jedzie pociąg. 3, 4. Jedzie pociąg daleka, szybciej, ani chwili nie czeka. Konduktorze rozdawy, za szybciej do Warszawy. Bardzo trudno to będzie, wiele osób jest wszędzie, ale prędko wsiadajcie, do Warszawy ruszajcie. Może byś chciał poprowadzić? A co ty, Anna, na... Tak. No spokojnie, sprawdź sobie wszystko, jak będziesz gotów. A znajdź hamulec tylko. Tutaj. Jak będziesz gotów, to jazda. Nie hamuj na zakręcie i wcześniej dodawaj gazu. Wcześniej gaz. O, masz smykałkę, stary. Dość. Wystarczy. No, dlaczego? Bardzo dobrze przecież. Złoty, mam tylko 50. A patrzmy, 50 będziesz dłużny. Zaraz, co ja macie? Jest. Przepraszam cię, zagadałem się. Sejdź, ty sobie nie umyślił, że jesteś taki... taka dobra pani Orzeszkowej, co? Judymek. Może do pewnego stopnia. No, o czym ty właściwie z tymi ludźmi rozmawiasz? Już nie zastanawiałem się. Właściwie o wszystkim. Hmm? O wszystkim poza pogodą. Na tym oni się znają lepiej. Ale przyznasz, że nie napawa optymizmem, jak się tak popatrzy na te twarze.
A, to zależy, jak się patrzy. Entropia. A dziewczyna, przecież tłumaczyłem ci już. Entropia, nie pamiętasz? Funkcja stanu. To jest... To fizyczne pojęcie z termodynamiki. To jest to samo, co atrofia? Nie. To jest ale w jakim kontekście masz? No tam, takie tam coś tam było i potem, których powodem jest wzrastająca entropia procesów zachodzących w każdym organizmie. To tu ma zastosowanie raczej w jakichś dziedzinach humanistycznych. No wiesz, to jest jakiś odpowiednik tej określenia fizycznego, niewątpliwie. Wiesz, jakieś wyrównywanie, wyciszanie, jakieś zamieranie. Co? Tak, no w ten sposób... Oj, plaża! Jakaś pani tam taka jest... No czekaj, zobaczymy, jak to... A, to się świeci. Zobacz. Tak, jak się tam naciśnie głębiej. Aha. O, śliczne. Nie, odwrotnie w ogóle wszystko. Przekręcił dziadek wszystko. Dużo masz tego? No jest trochę. To dawaj. Może nawet ciekawsze. Nie może sam nie chodzi. Reszta klawy. Co to ma być? Jeszcze nie wiem. To znaczy, nie mam pomysłu. No jak to nie wiesz? No nie wiem. To co robisz? Wiem, słuchaj, tylko nie mam nazwy na to, może wymyślisz. No, a do czego ma to służyć? Do niczego. Jak pokręcisz tą gałką, to oczko mruga, widzisz? Chciałem, żeby grał kuranta, ale nie mam tu pewnych części. No, nie śmiej się. Strasznie lubię, jak coś mruga. A poza tym lubię lutować. Nie, no w konia mnie robisz. Wiesz, mam. Denaturator. Czyś ty zwariował? Ile ty masz lat? 36 kończę w marcu. Nie, 37. Dobrze, tak, 31 rocznik. 37. No i co? Można tak nazwać? Co? Denaturator. Rany boskie, człowieku. Czwarty krzyżyk na karku. 3/4 życia masz za sobą. A zajmujesz się bzdurami? Jak ty możesz się tak marnować? Co marnować? Zdolności?
talent siebie. Skąd wiesz, że marnuje siebie? To są banały, ale życie. Przecież trzeba się na coś zdecydować. Jakiś cel trzeba w życiu, trzeba mieć. A ja patrzę na ciebie i jak Boga kocham, nie rozumiem, do czego ty właściwie dążysz. Właśnie usiłuję sobie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że zajmie mi to pozostałą 1/4, a może i więcej życia. Moja rodzina jest długowieczna. Ty, kto pierwszy do bramy? O, nie, tak nie ma. Jak chcesz, to z linią startowo. Jak się należy. Co, po zewnętrzny czy wewnętrzny? Może być. Długi dystans, tak? Dobra, bez dołu. Kto strzela? No ty. Na miejsca. Gotów. Oj, ty! Blok! Dwóch pierwszych do finału. Ty się obciągał, ty Sasza. Pierwszy. Wiesz, dojrzali ludzie spadają. Co, dojrzewasz? Oj. Spalony. Moja noga. Nie rozjedź go. No już zaczynam. O! Remis. Czyś ty zauważył, jaką ewolucja przechodziła idea nieskończoności? Bo wiesz, u Greków, Arystoteles, Platon, dla nich nieskończoność była czymś niedoskonałym. Czymś gorszym, aniżeli nieskończoność. No, w średniowieczu to już uległo pewnym zmianom. Przewartościowały się te sprawy. Pamiętasz, jak było u Tomasza? Poczekaj, pokażę. Kwalifikacji, czyli nie jest ani doskonała, ani niedoskonała. Właściwie przestała być przedmiotem fascynacji. Ja wiem, że tak na codzienność posługujemy się nią w matematyce, ale właśnie dlatego stała się już tylko chwytem rachunkowym. Nie jest ideą. Czy ty się zastanawiał nad tym? Ja, bracie, nie mam czasu na to, żeby przeczytać choćby 1/3 tego, co dotyczy mojej specjalności. Stary, a tak na studiach, żeśmy się pasjonowali filozofią liczb urojonych. Ja na studiach. No nie ma czasu. Szkoda. Nie ma czasu na to, żeby się zajmować wszystkim, co nas interesuje. Wielka szkoda. A nie żyjemy w renesansie. Thank you.
też jest chyba najstarsza jakaś część tego. Tak. A kto tu leży? Nie wiem. To dlaczego? Tak sobie. Nastrój, jak u Czechowa. Tyle, że bez samowara. Wszyscy piją herbatę. Cisza, nic się nie dzieje. Właśnie u Czechowa to się wiele dzieje. Widziałem trzy siostry z Mariną Wlady. A ty wiesz, jak umarł Czechow? Nie. Był chory na gruźlicę. W ten czas była to choroba nieuleczalna. Lekarze wysłali go na Krym. Miał tam wielu znajomych. Odwiedzali go aktorzy z chatu. Kiedy poczuł, że umrze, zaprosił gości. Siedzieli do późna. Czechow bawił ich wesołymi anegdotami. Leżał na kanapie. Już się bardzo źle czuł. Poprosił o kieliszek szampana. Wypił łyk. Po czym cichym głosem powiedział: ich sterbe. I odwrócił się do ściany. Janek, przestań. A on... on tak często? Pytam, bo rozumiesz... nie jest dla mnie... kimś obcym. Pierwszy on miał wypadek. Długo leżałeś? 6 miesięcy. Pokaż. Teraz się już nie wspinasz? Nie, nie dlatego. Po prostu nie ma czasu. Podobno miałeś szansę się przejechać. Podobno. A dlaczego to pytasz? Yeah.
Przejdzie, wiecie co? A może byśmy sobie tak wyskoczyli gdzieś na niedzielę? Co? Och, tak! Oj, cudownie! Do Puław, co? Nie, nie, na cały dzień to ja nie mogę. Słuchaj, a nie można by... Wyjątkowo, no, dla miłego gościa, gdybyś ty tak wszystko przygotował, a poprosiłoby się dziadka? Jedna z największych w Europie. Daje połowę ogólnej produkcji krajowej. Bardzo wysoka automatyzacja. O, szabla. Widzicie? To kosa chyba. Tak, narzędzie. Hej! Ojej, chodźcie tutaj, chodźcie. Oj, tamty miotu, jakie cudy. A ile taka cała miotła kosztuje? To proszę panią, ale... na stoję kupiłam. Ale to bagno co? Jest. Aha. Na nasze korzyści. Pani, to my proszę może pani... byśmy kupili to bagno. A ile kosztuje? Ile kosztuje? Razem 10 złotych.
Za to wszystko? Tak. Za to wszystko? Tak. Ale po co nam tyle? Tak, tak. Ile macie kożuchów? Nie, no zaraz. Ile kożuchów? Dziadek. Babka. Ty. No tak. Panowie i panie, baty są tanie. Porządek lubi świat, a tyłek lubi bat. Panowie się uczcie, u nas w Puławach buduje się piękna fabryka, dużo azotu. U nas w Polsce, żebyście się uczyli, ludzie byli mądre. Adam Mickiewicz, Kochanowski, Kopernik, Maria Kunotniczka, Mickiewicz, Sienkiewicz, Kościuszko, Płatów, Stajczyk, Czerczewski. Sznury do maszyny, sznury do mini, sznury do majtek. U mnie ratować każda niewiasta, krępować, sznurować, od wampira się ratować. Każdy jeden mężczyzna chce żonę uratować, ja którą kocha, bo dobra żona to jest wielki skarb dla mężczyzny. A ciebie? Coś tak oglądasz? Ojej, po prostu ładne dziewczyny. Eta, takie ziemiste chyba chore są, czy co? Tam przy tym samochodzie to chyba jest Łomnicki, chyba ten artysta tam. Słuchaj, czy uważasz, że ja bym mogła mieć taki kapelusz? No wiesz, może. W każdym razie nie do szkoły. Szkoda. Co? No, że jeszcze nie grają tego. A... Janek! O, masz, dostałeś? Kinka dostałem, ale chodźcie prędzej. No to chodź. Całe zakłady zapewniają rocznie blisko 2 miliony ton produkcji, co podwyższa niemal dwukrotnie dotychczasowy wskaźnik w skali krajowej. O wysokim standardzie nowo otwartych zakładów decyduje pełna automatyzacja produkcji. A więc i tym razem mamy się czym pochwalić. Okropny był ten dodatek, prawda? Nie, dlaczego? A jak wam się sam film podobał? Di una bella da me, dai. Bene. E lei andava con Camillo allora, insomma. Come? Lei? Come lui? Lei? Ja nienawidzę, jak oni pokazują w kinie te świństwa. W końcu jestem pedagogiem. Żonaty? Byłem, a co? Janek ci mówił? Sam ci powiedział, czy pytałaś? Pytałam. Dlaczego go pytałeś? Jezus, jaka jestem. Chcesz herbaty? Dlaczego go pytałaś? Tak, nieważne. Dla mnie ważne. Proszę, służę informacjami z pierwszej ręki. No, nie jestem ciekawa. Naprawdę? Naprawdę. A dlaczego się rozwiodłeś? Nie kochaliśmy się. Poza tym chyba
Nie nadaje się na męża. Akurat. Ty jesteś potworny egoista, a tacy się zawsze żenią. Dobrze, że Janek tego nie słyszył. A dlaczego? On też jest okropny egoista, tylko że inny niż ty. A po co ty się ożeniłeś? Myślałem, że nam będzie dobrze ze sobą razem. Tego nie można myśleć, to trzeba wiedzieć na pewno. Wszystko, nie. Oszukiwany, oj, nieładny. Tam. Nie oszukuję, to mi nigdy nie wychodzi. To wychodzi tylko, jak się oszukuje. Nie przeszkadza ci? Radio? Nie. Lubisz tańczyć? A to znasz? Nie. No to chodź, to ci pokażę. Nic trudnego, wystarczy podskakiwać. Jak się zagotuje, możesz sobie nalać. Tyś się zajmował strukturą boru, a potem krzemu? Habilitowałeś się z tego zastosowania? Tak, a o co chodzi? Czy my się to pierwszy robili w Warszawie? Stary, ty coś knujesz. Wiesz, mam tu twój wywiad, dla Świat się zmienia. Nie, to stare dzieje. Pisałeś, że będzie taniej kupić te opracowania z zagranicy. O ile dobrze pamiętam, chodzi ci chyba o te badania, które oni w Poznaniu prowadzili?
To oni tam byli pierwsi od was. A tyś rok później zaczął robić to samo. Oni tam nie mieli żadnych szans. Ale tyś im nie pomógł. To się nazywa podłożyć świnie. Dobrze mówię? Tak. Tak po prostu? Tak. Czy jesteś cynikiem? Nie. Realistą. Miałem więcej szans i wygrałem. Jak na wojnie, stary. Nie strzelasz, to ciebie zastrzelą. Tak, zamawiamy. Halo, dzień dobry panie profesorze, Kawecki się kłania. No, cisza, spokój, nic się nie chce robić. Gnijecie. A, oczywiście, że rozmawiałem, ciągle z nim rozmawiam. No to jeszcze, nie jest jeszcze sprawa jasna. Trochę trudno mi teraz o tym mówić. No tak, nie, ja rozumiem, ale on... Panie profesorze, no... On ma swoje racje, sobie jakoś życie ułożył. Tutaj. Tak. Nie, ale siłą go przecież... Nie, ale będę się starał. Będę się starał, oczywiście. Tak. No nie, pogoda jest piękna. Jakby było coś ważnego... Jakby ci Rosjanie z Leningradu przyjechali, pani, ale miała mnie zawiadomić. Mam mój telefon. Tak, no wtedy się zje. Dziękuję. Do widzenia. Dzień dobry. Proszę. A. Dziękuję. Proszę państwa, to pierwsze, co państwo widzieli, to jest kryształ górski. Tak samo wygląda zwykła sól kuchenna. Też w naturalnych warunkach tworzy ogromne kryształy. To już są właśnie te kryształy sztuczne. Aha, a tutaj widzą je państwo w powiększeniu pod mikroskopem. Dziękuję, poproszę o światło. I teraz, jak państwu mówiłem już, dążymy do tego, żeby te kryształy otrzymywać sztucznie. Robimy na przykład sztucznie takie kryształy, jakie państwo mają w swoich radiach i telewizorach. W radiach tranzystorowych robimy diamenty sztucznie. Oczywiście nie są to... Te diamenty ustępują tym diamentom, które piękne panie, prawda, noszą na szyi, ale być może, że nadejdzie czas, w którym i te diamenty robione przez człowieka będą piękniejsze niż czy doskonalsze niż te znajdowane w ziemi i dlatego i będzie to nie sztuczna biżuteria, tylko prawdziwa biżuteria, sztucznie robiona. Bo człowiek współczesny w wielu wypadkach prześcignął naturę. To, co robimy sztucznie, jest często lepsze niż to, co znajdujemy czy kopiemy w ziemi. Natura została zdystansowana przez człowieka. No i to chyba wszystko. Na tym bym skończył. A coś jeszcze zostało? Tak, mam jeszcze parę. No to proszę. Oj, Anna, nie pani epidiastek. Leczę cierpliwość, epidiastek, nie pani. No ja nie, do kontaktów można włączyć. W kontakcie dobrze siedzi, tak? A gdzież to złączę? Pani na kontakcie, może trwało.
Zobacz jak... Co to? O, jest porządek. Dziękuję bardzo za wykład. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dobre to było, wiesz? To... Tylko oni po prostu nie bardzo interesują się techniką. Tak? Nie jestem tego taki pewien. A ja myślę, że coś jednak z tego zostanie. W jakiej sprawie? Ja mam kryształ! Wiesz, kiedy miałem 12 lat, to jest taki okres fantazjowania. Wyobrażałem sobie, że jestem pilotem, kominiarzem, piratem. Wymyślałem niestworzone fabuły, wierzyłem w nie święcie. Dla siebie samego byłem tym wszystkim naprawdę. Tylko, że ja miałem 12 lat, a ty masz 36. Rozumiesz? Nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że ty znasz tylko swoje wyobrażenie o sobie. Bez żadnej szansy zweryfikowania. Możesz całe życie chodzić po łąkach i myśleć, że jesteś świętym, że jesteś stoikiem. Kontemplować swoją kryształową duszę. Tylko bez ryzyka, bez walki. Nigdy się nie dowiesz, jak jest naprawdę. Słuchaj, po co ty mi to wszystko mówisz? Bo mi się żygać chce, kiedy widzę, jak taki człowiek jak ty żyje, jak emeryt. Żarówka przepalona. Stary, słuchaj. Przepraszam, no nie chciałem cię dotknąć. Nieważne. I tak nie miałeś racji. A wiesz, swoją drogą, ciekaw jestem, skąd ty to wiesz tak na pewno. Daj spokój, Marku, znowu się pokłócimy. Ani ja ciebie, ani ty mnie nie przekonasz. No co, w ogóle mamy nie rozmawiać, tak? Wiesz, o pewnych sprawach lepiej nie.
Czekam, proszę pani. Tu cię znaleźli. Naprawdę musisz wyjechać? No, właśnie nie wiem. To coś ważnego. No, przyjechała delegacja z Leningradu. Powinienem się z nimi widzieć. Powinieneś, to nie znaczy, że musisz. Patrz, ja myślałem, że dla ciebie to znaczy to samo. Szkoda, akurat taka ładna pogoda, moglibyśmy pójść na polowanie z dziesięciem. No. To może już w przyszłym roku. Przyjedziesz? Jak tylko będę miał wolne. Już bez żadnej misji. Jakiej misji? Myślisz, że ja nie wiem? Rozmawiałeś ze starym. Obiecałeś, że mnie stąd wyciągniesz. Tak było? No dobrze, ale czy ty wiesz, że on ci w każdej chwili może załatwić mieszkanie? Wiem. Pisał kiedyś. No i? Nie? Przyjedź latem na ryby. Thank you.